Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, program Oldies Fallon, czyli piątek, godzina 19.30. Dzisiaj... Y tak naprawdę sobie się zastanawiam, że trochę Wojtkowi zawieram program, bo powinno być rugby z falą i dzisiejszy temat, ale no, Wojtek mam nadzieję, że mi wybaczy. Zresztą przed chwilą z nim pisałem i tylko mi mówił, ty, ty, ty spóźnisz się za chwilę, spóźnisz się za chwilę nie, nie spóźniłem się. Znaczy spóźniłem się ale chwilę tylko, chyba, nie? Tak mi się wydaje. No dobrze, dzisiejszy program specjalny o tym, co będzie się działo w sobotę, a w sobotę w Gdańsku niesamowity turniej, turniej siódmy mistrzostw polski rógby kobiet i jak ja. Sobie, bo Ogólnie lubię o tym powiedzieć tak: Rugby seven, bo w siedmioosobowym Rugby kobiet. Dzisiaj razem ze mną biało-zielone Ladies Gdańsk, można powiedzieć mistrzynie, wielokrotne reprezentantki Polski, które mam nadzieję już niedługo pojawią się także na Olimpiadzie. I zaczynamy od prawej: Karolina Jaszczyszyn. Witam serdecznie. Tak, i Hanna Maliszewska. Dobry. dobry wieczór właściwie. A właśnie, dobry wieczór, tak, tak. No też możesz w do dobry wieczór, tak, żeby nie było, że <grym> dobrywamy <wieczór>. wcześniej. Nie? <grym> Na wszelki wypadek. No dobrze, możemy sobie mówić po imieniu? Jak tak? najbardziej ja już. też, Paweł. Słuchajcie, jutro to tak naprawdę coś, co dla Was pewnie już jest kolejnym gdzieś tam krokiem. Dla nas, dla fali Sportu to można powiedzieć, debiut. Fala sportu w sobotę od 8.55, a kto będzie wcześniej, może nawet od 8.50, zobaczymy, jak się wyrobimy. Przeprowadzi transmisję live z tego niezwykłego wydarzenia. I tak się zastanawiam, czy Wy, jako zawodniczki, które wybiegną na boisku, czujecie jakąś dodatkową motywację przez to, że fala sportu będzie z Wami? Na no pewno. Na no pewno, że jest to w Dajsku. Tak. Ja na pewno będę wspierać dziewczynę za linii bocznej. Jestem konduzowana, więc całym serduchem będę krzyczeć z linii bocznej, ale no, za każdym razem to jest coś niesamowitego. Jesteśmy u siebie, przed swoimi kibicami, więc chcemy zagrać jak najlepiej. Z tego, co przedstawiliście, myślę, że to będzie najlepsza transmisja, jaką możemy się spodziewać. <laughs> zdecydowanie, y zdecydowanie. Tak I jest. wszyscy kibice będą mogli, y sympatycy nasi i nie tylko, oglądać te zawody. Także bardzo się cieszymy. Tak jest. Y od razu można powiedzieć, że komentatorem głównym całego, całego turnieju będzie Wojtek Kuchta, znany tutaj z Pomorza, specjalista od różnych sportów, ale przede wszystkim właśnie od długby Razem z nim będzie kilka osób, które te również będą komentować. Mam nadzieję, że nasze dziewczyny w pewnych momentach też się pojawią za mikrofonem. Dodatkowo do tego będzie studio meczowe, po którym będziemy robić wywiady. Na koniec może jakiś konkurs. nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, ile osób będzie nas oglądać, chociaż patrząc na przykład na ostatnią transmisję, to widziałem, że tam łącznie około 2600 osób obejrzało, więc jeżeli ktoś mi powie, że to kobiece rugby to takie naprawdę bardzo niszowe, to uważam, że niczym nie odstaje od męskiego. Ja myślę, że my zyskujemy popularność z roku na rok i wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak? Kibiców jest coraz więcej, sponsorów, sympatyków, więc roku na rok jest znacznie lepiej. Mam nadzieję, że pobijemy tą liczbę i będzie 3000, jak nie 5. Tak jest. No Siedem. właśnie. Siedem. Siedem? od razu. Dziesięć tysięcy wyświetleń i jesteśmy naprawdę zadowoleni. W takim razie wtedy rozumiem, jak wrócicie ZPA, RPA, wracacie, robimy imprezę tutaj w studiu, w fali spotu. Chociaż nie, już wtedy możemy być w innym studiu, ale będzie większe. To więcej was się zmieści. Wtedy tak? już koszulka będzie nasza. Kibotę. Koszulka nasza będzie wisiała. No. O, o tak. O, tak. Reprezentacyjna. Puchat może przyniesiecie. Wtedy. No mam nadzieję. O, o, właśnie, no. no dobra, a teraz już bardziej tak e, poważnie e, My mówimy o tej transmisji, ale wy może zaprosicie na początek tak kibiców, powiedzcie od której, gdzie, co, jak mogą przyjść was dopingować, gdzie, co, jak. Więc ja w swoim imieniu i co drużyny zapraszam wszystkich kibiców z Gdańska i nie tylko, wszystkich sympatyków Rugby na Gdańskie Ośrodki Eksportu, Lica Grunwaldzka Trawa już wynosła. 244, <laughs> tak, tam gdzie zawsze gramy w Rugby. Zaczynam o godzinie dziewiątej, Tym razem Ekstraliga niestety gra szybciej ze względu na nasze kadrowiczki. Hania leci do RPA, gdzie dziewczyny już w przyszłym tygodniu będą grały w kwalifikacjach do World Series. Więc Ekstraliga gra od 9 do 13, a ogólnie cały turniej trwa do godziny 16. Więc zapraszamy serdecznie na, na trybuny. Kiełbaski będą? Coś tam do zjedzenia, do, do wypicia? Woda jakaś? No zobaczmy. Tak? Jeszcze nie, nie wiem. Trzeba przyjść i zobaczyć samemu po prostu. Tak, zachęcamy, się zachęcamy, pojawić. Tak jest. No dobrze, my gdzieś tam patrząc na to, albo inaczej powiem, patrząc na to, co się działo ostatnio we wszystkich tych turniejach, i kiedy pytam, obojętnie kogo, to każdy mówi: No dobra, no wiadomo, że tam te biało-zielone one wygrają, to tam są na pierwszym miejscu, ale ciekawie będzie się działo tam z tyłu, na pierwszej i drugiej lidze szczególnie. Czy wy właśnie też tak coś tak odczuwacie, już, że wychodzicie na to boisko w sobotę i tak szczerze mówiąc, nie myślicie o tej rywalizacji, tylko o tym, no dobra, będzie trzeba się spakować, trzeba za chwilę wyjeżdżać? Nie, nie, zawsze jest stres, obojętnie z jakim przeciwnikiem, gramem, przynajmniej ja. Zawsze się stresuję i. Szanuję każdego przeciwnika, bo to różnie dzień może się łożyć, różnie mecz może się łożyć, sędzia w drugą stronę decyzję podejmie, są dwie opcje, więc nigdy, nigdy nie gramy na pewniaka i myślę, że tym bardziej w dańsku na pewno ja i dziewczyny damy z siebie wszystko, bo gramy u siebie, nie? A co mhm. będzie, zobaczmy. Karolina, ty miałaś jakiś taki tudnik, gdzie mówiłaś sobie nie, nie, ja tak my, szczerze. Co? Nie, myślę, że każdy sportowiec takiej kości szanuje przede wszystkim swoich przeciwników kolegów, koleżanki. i Myślę, że to też szacunek do siebie, by, by wszystkich po prostu traktować naprawdę na wysokim poziomie. Chcemy, bo to nasz rok wiesz, rosło w siłę. Więc zacznijmy od siebie, od swojego przykładu. Potem... A to może w drugą stronę czujecie tak, że wszystkie inne drużyny chcą wam dokopać? Myślę, że na pewno tak. chcą. No, wiesz, tak jak to jest. No. No. bij mistrza tak? O, tym bardziej, że no, teraz już zmierzamy po 13 tytuł, raczej nikt nam go nie odbierze. Myślę, że tak jest zawsze, że każdy chce pokonać po prostu tego lidera, tego mistrza, bo to, no to już jest nudne, ale niestety myślę, że też ciężkie dla innych zespołów. A no. pamiętacie o ostatnią porażkę? Kiedy to było? No tak, to chyba było w Gietrzwałdzie, tak? Ale, z no, ale wtedy akurat nie grałyśmy, nie? No, no. no, Nijaka, no to to dlatego! Nie, nie. No, no. No, no. no nie, na akurat... że wtedy niestety nie było. No mnie tak. Ja byłam, ale jako kibic. A mnie nie było. E, ostatnia no. porażka chyba w... No w Gietrzwałdzie, ja nie poszłam na wstaję. Ja w Lublinie chyba. W 2017. Tak, tak. tak. Taką, że na, w drużynie to i też wtedy nie było, bo byłam gotowana. Tak. Ale ja wtedy grałam i to była tak, tak, pamiętam. Ok, 2017 rok, niesamowite. Przypomnę, mamy 2023. No ale właśnie idąc w tą stronę, patrząc na wasze wyniki, patrząc na to, ile macie już tytułów za sobą. Że tak naprawdę na trzono do to wy też nie czujecie trochę, że w samym Gdańsku, w samym województwie gdzieś powinnyście być trochę traktowane tak trochę wyżej. Trochę... My, my ogólnie jest... uważam, że w Gdańsku jesteśmy bardzo dobrze traktowane. No też tak uważam, to, że, że pani prezydent bardzo nas dba. Jeżeli chodzi o klub, jeżeli chodzi o reprezentację, naprawdę nie możemy narzekać. Jeżeli chodzi o samą dyscyplinę w Polsce, mogłaby być bardziej promowana. No, ale mam nadzieję, że jeżeli uda nam się pojechać na Igrzyska, no to wtedy to otworzy. W tak. w Gdańsku no, co roku odbywa się gala sportu. No, pierwszy raz tak, mm -hmm. że tak powiem, w naszym wydaniu wygrała rugbystka. Tak? Tak Nasza drużyna po raz trzeci z rzędu, czy nawet po raz czwarty z rzędu była najlepszą drużyną w Gdańsku, trener oczywiście trenerem, nasze młode zawodniczki, więc myślę, że sport w naszym wykonaniu jest bardzo doceniany w Gdańsku i tak. wszyscy chwalą na pewno może ci chodzi trochę o taką bardziej informacyjną też i po, taką, no, tak. no tak no wiadomo brakuje nam troszeczkę jeszcze takiej um, innej strony takiej marketingowej faktycznie żebyśmy byli bardziej widalni no ale wszystko po kroku trzeba iść do przodu i myślę że to też w jakimś momencie przyjdzie tak jest no. okej okay, dobrze no trzymam za was kciuki na pewno dzięki tej transmisji będzie lepiej sobotniej naszej e no dobrze, to może teraz przejdźmy sobie do tego, żebyśmy wytłumaczyli nowym też widzom i nowym kibicom, którzy mam nadzieję, że będą oglądać naszą transmisję. O co tak naprawdę chodzi w całym tym turnieju. Kacper, jakbyś mógł poprosiłbym Cię o całą klasyfikację ligową. To jest nie, chyba slajd numer dwa. <laughs> Mamy tu, mam nadzieję, że to jest coś, co jest aktualne, ale tak wydaje jest, mi się, że jest, tak. No, tak, tak. Mamy w tej chwili 12 drużyn. Ciekawi mnie to na końcu, poza klasyfikacją AZS AWF 2 Warszawa 6 punktów. Bo to są drużyny, które y, zgłaszają się na przykład na jeden turniej. Aha, Ogólnie mamy 4 okay. turnieje na jesień, cztery na wiosnę. Za każdy turniej zdobywasz punkty. Im wyższe miejsce, tym masz więcej punktów. Suma tych punktów daje Ci Mistrzostwo Polski. Okej. Okay. jesteśmy, teraz będzie siódmy turniej. No i mamy już tyle punktów. A ZTS2 Warszawa zgłosił się pierwszy raz na tym poprzednim turnieju. Dokładnie, Więc no okay. to był pierwszy występ, i dlatego taka mała liczba punktowa. I w tym turnieju już nie bierze udziału, bo widziałam rozpiskę, jest tylko tak. 12, drużyna w poprzednim było 13. No. no właśnie, ale to czemu nie może być na 13 miejscu? Tylko jest od razu tak, bo to tak poniżające, trochę mam wrażenie. A wiesz, to no, zostało jedno, Poza ale tak naprawdę. Y nie wiem, po czego. To jest wobec dziewczyn, nie? To czemu mają być poza klasyfikacją? Nie, są na 13 miejscu w tym wypadku. Kacper, pokaż jeszcze raz tabelę. Bo też podzieliłem kolorystycznie, co powinno być pierwszą, co powinno być potem drugą, co powinno być trzecią ligą. I pokaż następną. To następny slajd. to jest ekstra Pierwsza liga. Tak, wiem o co chodzi. A teraz mam podział. I szczerze mówiąc, ten podział nie do końca zgadza mi się z klasyfikacją. O co chodzi? A można cofnąć? A co Dziewczyny zna... na pamięć nie znają. Nie, nie, to, nie. To w ogóle no, okay. znaczy naszą znam, ale. Na przykład w Legia. pierwszej Dobra, mamy Legię 2 budowlanych, bestie AZS-a Warszawa. No. I teraz cofnij z powrotem? Mhm. A, i teraz chodzi o to, że diabełki są. atomówki, albo... na przykład są jako pierwsza. No bo one awansowały z drugiej, z drugiej ligi ligi. do pierwszej. No i teraz wytłumaczcie o co no chodzi, no. bo to jest zagmatwane. Taki nowy kibic, który przychodzi, to nie. powie, nie kumam. Nie, bo zawsze jest ta drużyna, która jest na przykład weksradzicz czwarta. Weksradzicz czwarta, na, ko na końcu. Na końcu już klasyfikacji. Tak? tak. No to ona Ale spada... każdego turnieju. Tak, czy... tak każdego, okay. każdego turnieju. Ona spada na jeden turniej Piętro niżej. Piętro niżej. Piętro ta, ale która... w tabeli klasyfikacji, mając ileś tam punktów, może jest... być typowo wyżej. Dokładnie okay. tak, dokładnie no, tak. No ale na przykład powiedzmy, że Diablice spadają z Ekstraligi, mhm. AK KS Budowlani wygrywają pierwszą ligę, więc w następnym turnieju to, awansują do Ekstra ligi. no i tak to się odbywa. Kiedyś oczywiście rozgrywki były zupełnie inne i na przykład 12 drużyn biło się ze sobą, pierwsza drużyna z 12, tak? Więc ta dysproporcja jeszcze była większa. Myślę, że nie wiem, dwa lata temu czy trzy lata temu zmieniono system rozgrywek na, na lepsze. <grym> A ten system od ilu jest? Myślę, tak? że 2-3 lata. 2-3 okay. lata, no, tak? No dobra, jakbyśmy mogli jeszcze raz pokazać y, ten podział, bo to ważne, żebyśmy powiedzieli coś szybciutko. Jakbyś mógł na chwilę zostawić, Kasper. Ekstra Liga, no to nasze mistrzynie z Gdańska, jest Legia Warszawa, Black Rose z Poznania, Poznań, Diablice Ruda Śląska. No dobra, to teraz tak mm -hmm. patrząc na te dziewczyny, y, czy jest. W, w tej Ekstralidze jakiś zespół, którego w przyszłościowo możecie trochę się obawiać, bo mówicie, fajnie się rozwijają. No na ten moment Legia Warszawa. Legia Warszawa, zdecydowanie. No, mają dużo zawodniczek, też stawiają na to, żeby pozyskiwać cały czas jakieś nowe twarze, mają cały czas nabory. Myślę, że bardzo, bardzo Poprywały w przyszłości się jakieś mogą... jakieś transfery na przykład do was, że kogoś chciały tam przyciągnąć do siebie? Do nas? Do, do nich, nie wiem, ja też nie wiem. Nic mi o tym nie wiadomo. Właśnie, a jak, jak to jest na przykład z transferami u Was? U nas to... trener powiedział, że wszystkie zawodniczki są wolne. Jak mają ochotę, mogą przejść i nie będziemy z tym robić żadnego problemu. Jest taka dziewczyna, która y, gra w Poznaniu, przyszła tu do Gdańska, mhm. miała kontuzję, zaczęła z nami trenować, no ale u nas nie łapała się w składzie, bo było nas dużo, wiadomo, trochę nie trenowała. Chciała wrócić do Poznania, no to nie ma problemu żadnego, żeby... Okej, okay. no to teraz jeszcze bardziej konkretne pytanie. To w takim razie, czy przy kobiecym rugby w Polsce są pieniądze, czy nie? Są. To znaczy, się zależy, o czym mówimy, bo na przykład jeżeli chodzi o nasz klub, często ludzie się pytają, czy otrzymujemy wypłatę z klubu. To nie. Nie, nie otrzymujemy. Otrzymujemy pieniądze z Ministerstwa Sportu za osiągnięty wynik sportowy podczas Mistrzostw Europy. Ale są mhm. drużyny, które za ekwiwalent wyszkolenia mogą żądać y, pieniążki za zawodniczki. Czyli transfery tak. płat... A tak, no to, to, to jest. do 26. Jest. Tego roku życia, nie? Tak, jest. tak. No my to, mus tak, tak. też musieliśmy... Ja jestem już dużo starsza, więc jestem... Nie widać, no. Nie, 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 nie tak y, transfer, tak? Mhm. My też pozyskaliśmy kilka dziewczyn, za które tak, musieliśmy tak, tak. zapłacić. Mhm. Okay. No ale dobrze. też pozyskaliśmy kilka za darmo, tak? że no, tak, tak powiem właśnie. inne drużyny zgodziły się po prostu na to, by, by do nas przeszły, więc albo nawet za sam trening, nie? Tak. albo za… No, no. można okay. się zawsze Okej, okay, ale czyli jakaś młoda zawodniczka, która marzy o wielkiej karierze rugbistki, to tak naprawdę no, powinna trochę dwutorowo gdzieś mierzyć z tą karierą. Jedną sportową, ale drugą taką bardziej zawodową bo utrzymać się raczej nie utrzyma z tego. Musi iść z marzeniami, ale mm -hmm. i też z zarobkiem gdzie indziej. Mm -hmm. No obecnie myślę, że tak jest. Chyba, że jesteś od samego początku dobry, bo na przykład u nas dwie nasze młode zawodniczki tak, weszły do, do kadry i od razu zajmując wysokie miejsce na Mistrzostwach Europy otrzymywały stypendium sportowe, czyli mm -hmm. tak naprawdę nie musiało się mierzyć z tym, że muszą robić coś innego, tylko tak jakby sport je utrzymuje, tak? Okej, okay, to teraz taki medal Igrzysk Olimpijskich to już emerytury macie, nie? Pamiętajcie o tym, nie? To by było pięknie, nie? Medal? nie? No, no. no, słyszałam, że jak się otrzymuje medal Igrzysk, jak się zdobywa, to, to można otrzymać emeryturę, tak? W tak, tak? Tak, 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 tak. No, no, więc... To jest niesamowite. Widzicie... Nie? E, dlatego wszyscy zawsze mówią, że przede wszystkim Olimpiada, Igrzyska tak. Olimpijskie to jest zawsze ja myślę, numer jeden. Myślę, że sam prestiż Pojechania na taką imprezę to już jest A. niesamowite i... Ja mogę sytuacje. jechać, no, też mogę wam nosić buty, byle by pojechać na to. Ja dziewięć, właśnie nie? udzielałam wywiadu um, niedawno po angielsku i, i wspomniałam o tym, że jeżeli jesteś na Igrzyskach to każdy już na świecie wie, że jesteś w 12 najlepszych zespołów na świecie, um, że te kwalifikacje są tak stworzone, by byli tam tylko najlepsi. Więc jeżeli się tam dostaniesz, tak. to możemy mieć pewność, że no naprawdę musiałeś przebić bardzo ciężką drogę. Nie? Ja też jestem zawsze za tym, żeby nasze drużyny dostawały się na Igrzyska Olimpijskie, bo potem jak idzie ta cała sztafeta, nie, to nie, że tam jeden sportowiec, oczywiście nie, nic nie ujmując jednemu sportowcowi, ale to zawsze większa grupa idzie nie i wtedy załóżmy coraz bliżej Amerykanów jesteśmy, tu idą w takim wielkim gronie, nie, ale tu idą Polacy. O, już 75%, nie, Amerykanów, nie więc to zawsze gdzieś tam fajnie wygląda. Dobrze, pokażmy jeszcze ten podział ligowy. W pierwszej lidze mamy na tą chwilę właśnie rezerwy Legii Warszawa, KS Budowlani Łódź, Bestie Kraków, Wenol Atomówki Łódź i tutaj się zastanawiam, bo dwie nazwy są fajne, nie? Diablice i Bestie, nie? Ciekawe, grały ze sobą? Pamiętacie? Yes, tak, tak. Nie, tak bardzo tak? ciebie A, pojedynki. No tak się wydaje, nie? Wieblice i bestie, nie? Jedna i druga z piekła rodem, można powiedzieć. W drugiej lidze mamy AZS-AWF Warszawa, e, czyli pierwsza dużyna, bo nieklasyfikowana tam tak nieładnie jest dużyna DZ, można tak powiedzieć. RCA Gdynia, Alfa Bydgoszcz i Amazonki Budowlani Lublin. E, właśnie, może chwilę byśmy porozmawiali na temat dziewczyn z Gdyni, bo to jest też ciekawe, no bo gdzieś tutaj powstała Wam też taka Wewnętrzna rywalizacja. Rozumiem, że dziewczyny z Gdyni. Chyba był, był jakiś okres, że awansowały do pierwszej ligi też. Tak tak, był. Tak, tak, tak. Rozumiem, że potem niestety spadły tak. niżej, dlatego są w drugiej lidze, ale to mam wrażenie, no, gdzieś tam takie derby nie i tak dalej. Chciałybyście pewnie, nie? Czegoś takiego. No, jeżeli by doszło do tego pojedynku, to na pewno byłyby niesamowite wspomnienia sprzed lat, bo drużyna z Gdyni niestety była rozwiązana, bo w 2012 roku, więc co za powrót? Ja jeszcze po nie grałam. Ja, ja miałam tą przyjemność od 2010 do, do 2012 grać przez Gdyni. To zawsze były bardzo. To do nas dzwoni, ale nie otwieramy. Bardzo zacięte mecze. Bardzo Wszystkie zacięte Ale no, no, tego życzymy na pewno Gdyni. I bardzo się cieszymy, że no. Gdynia też powstała, że trenują dziewczyny i idą do przodu. No to super. Tak, dopingujemy w, w sobotę, także będziemy transmitować dziewczyny. I teraz może z Gdyni też również. Kacper, jakbyśmy mogli pokazać kolejną planszę, to są właśnie pojedyncze mecze wszystkie. Zaczynamy o godzinie dziewiątej waszym meczem właśnie z Diablicami, z Piekła Rodem, można powiedzieć z Ruda Śląska, potem Legia Warszawa z ekipą z Poznania i i właśnie, tutaj mamy te momenty, kiedy wchodzi pomiędzy Was, żebyście chyba na chwilę mogły odpocząć. Eee, Dużyna właśnie, drugoligowa, pierwszoligowa i sobie będą tam grać. I teraz się zastanawiam: o godzinie 12.20 mamy mecz o trzecie miejsce, o godzinie 12.40 mamy mecz finałowy, czyli wy gracie typowo każdy z każdym. Mamy tabelę ligową, gdzie dodajemy sobie punkty. Nie ma żadnych półfinałów, nie ma niczego, czyli pierwszy gra z drugim, trzeci gra z czwartym miejscem. Tak jest. I każdy mecz jest o coś, bo wygracie o tę największą pulę, o można powiedzieć, mistrza Tudnieju, a trzecie, czwarte miejsce, kto przegra, miejsce to, bo to bardziej o to, nie? żeby tak, się tak, utrzymać tak, nie? Tak, w tym tak. wypadku, więc, więc pod tym względem to jest atrakcyjne, nie? bo tak. nie ma meczu praktycznie o nic, więc tym bardziej warto zachęcać ludzi, żeby pojawili się w sobotę i zobaczyli Tudniej, w którym nie ma meczu o nic. No tak, dokładnie. Ile razy przy piłce nożnej idzie się na jakiś mecz i mówi, no dobra, ja dziewiąty troszkę. z dziesiątym, nie? No dobra, oni no nic nie grają. Może o różnicę, nie wiem, tam 400 tysięcy złotych, co dla nas by było, a dla nich to mówią, no, no nie, nie warto, nie? Ogólnie. Więc y, na przykład patrząc na same rozgrywki, rozumiem. Gdzieś tam kończycie swój mecz, patrzycie sobie na inne, inne zawody, kto, kto gdzieś tam gra z kimś, to czujecie takie emocje, że faktycznie ta rywalizacja jest taka wyrównana, taka, że są mocne, duże emocje, bo do samej rozgrywki za chwilę podejdziemy. Tak, ja lubię oglądać czasem, jak są wyrównane mecze, to fajnie się oglądać. Nawet mm. się kibicuje. że jaka drużyna tam. Ja ostatnio oglądałam w Lublinie bardzo wyrównany mecz, Poznań grał z KS Budowlani Łódź. Zresztą w tej pierwszej lidze naprawdę wszystkie budynki są bardzo wyrównane i czasami bardzo mało punktów mhm. przeważa o tym, że ktoś awansuje. Tak? I to są bardzo zacięte i fajne mecze, więc polecam wszystkim kibicom oglądać też zmagania pierwszej i drugiej ligi. I teraz też powiemy oczywiście do tych, którzy zaczną dopiero interesować się waszą dyscypliną sportu. Sam mecz. To nie jest taki typowy mecz, jak na przykład ostatnio były, reprezentacja Polski grała w Gdyni męska. Jakbyście mogli tak szybciutko w dwóch, trzech zdaniach wytłumaczyć różnicę pomiędzy właśnie tym Rugby 7 kobiet, a pomiędzy standardowym Rugby, gdzie ogląda się i trwa to długo. No na pewno czas ich mecz trwa prawie 80 minut. Połowa 42, połowa 42, no u nas 7 i 7. No, Ale gramy cały turniej, więc tych, me tych meczów jest kilka. No i no zazwyczaj to... w polskiej idę 4 nie? Tak, tak. No ale y... zazwyczaj też. Jest... Tak, okay. tak. Zazwyczaj jest też tak, że tam jest 15 zawodników, a u nas jest 7. To jest duża różnica. To no jest... i właśnie, na tym się zatrzymaj bo tak. Się tak zostawiam, ale to nie za dużo miejsca. To trochę na tym boisz. bo chyba to polega na tym, żeby, bo bardzo spektakularnie, bardzo szybko, dynamicznie. bardzo dynamicznie. Myślę, że to właśnie jest to. Ta odmiana jest bardzo szybka i bardzo efektowna. Z jednej i z drugiej strony ktoś kładzie punkty. Dużo się dzieje na tym boisku, więc. Mm -hmm. myślę, I też że to fajna jest ta... akcja, masz więcej miejsca, na przykład mm -hmm. jeżeli chodzi o kopy. Bo w 15 te kopy są takie taktyczne bardziej, że przenosisz piłkę w, grę, w mm -hmm. aut, żeby tak, to przenieść tak. tą grę. A w siódemkach jest, że na odzysk, że gdzieś tam kopnie, że ktoś złapie z góry, mm -hmm. może położyć punkty. To jest takie bardziej widowiskowe. Dużo się może dziać, naprawdę. Czasami hmm. wynik meczu jest już myślisz ustawiony, potem nagle w dwie minuty ktoś kładzie trzy razy, emocje jest, jest blisko. Nawet, obawiam powiem teraz o World Series, no. dziewczyny grały teraz w Hongkongu po raz pierwszy, World Series, no i w sumie już tabelka była cała ustawiona. Już myślisz, Irlandia, USA, ok, Wielka Brytania gdzieś tam na dole i nagle w jednym turnieju wszystko się poprzewracało. Nie? Jest tak, że, hmm, Wielka, Brytania? Wielka Brytania, Irlandia i Fiji ich różnica za tylko cztery punkty, gdzie już myśleliśmy, że jest wszystko po prostu wyjaśnione. Nagle wszystkie te mecze, końcówki gdzieś niewiarygodne, spektakl, tak. coś się działo, emocje, wrażenia, no ja byłam pod wrażeniem. No, tak jest no, właśnie Rygły 7. Mhm. Nieprzewidywalne. No. Bardzo no. fajne, takie, Zachęceni, tak, zachęceni? Tak. Bo ja Tak, no. zdecydowanie. No, no dobrze, wiesz, a jakie, jakie, jeszcze, jakie jeszcze są różnice? Coś, co ważne, żeby każdy kibic o tym wiedział. Hmm. Żeby zwrócił na to uwagę w sobotę od godziny dziewiątej. No, nie wiem, kibice wiedzą na pewno, że się padają do tyłu, ale... Myślę, że no, to, gabaryty. To, to, to chyba tak. Myślę, no. że gabaryty też, gdzieś te piętnastki są takie większe i panowie i panie hmm. są jednak większe trochę. Bo rozumiem, że w siódemkach y, takim głównym, ważnym elementem jest jednak szybkość. Tak, tak, zdecydowanie. Szybkość, no i ale obrona też, oczywiście, siła, nie, bo może ktoś był bardzo szybki, nie wiadomo jak, ale no, nie będzie bronił, i to jednak to już y, dużo może zaważyć o meczu. Tak naprawdę musisz już tutaj być takim sportowcem przygotowanym, wszechstronnym. Szybko, y, wytrzymało biega, jest dobry w obronie, potrafi też dobrze rzucić piłką, te wszystkie umiejętności koordynacyjne, naprawdę bardzo przydatne są broni, Ale więc. też zagania taktyczne, wiedzieć, hmm. w którym momencie co zagrać, jak zagrać. Czy no. zastosować młyn, czy karny. No to już doświadczenie tak. tutaj. Mhm, dla, dla starszych. Okej, okay, jakbyśmy mogli jeszcze terminarz pokazać. E, czyli całe Ekstra klasa kończy o godzinie. Ekstra liga, przepraszam, 12.40. I teraz tak. E, wy rozumiem o godzinie 13, i tam. M, po wywiady, tego 13.30 e, szybciutko się z stamtąd zmywacie. Tak jest. E, I. Lecicie na lotnisko. Tak jest. O 16 musimy być na lotnisku Lecha Wałęsy. Tak, i czemu ja nie mogę jechać z wami do tego RPA? Może no możesz, możesz jeszcze kupić bilet, możesz jeszcze jechać. O nie, nie no chodzi, żeby polski związek. Zobacz, samemu mnie nie jest. Wodzianka by się przydała, nie? Mogę być, Muszę być no, nie szybko ma problemu, jechać. nie? Mogę być wodzianką, wodę mam jakąś, więc tam dwie butelki podobno leżały. No ale właśnie, to, czy to uważacie, że to jest w ogóle fajne? No bo z drugiej strony tak się mi się wydaje, że z jednej strony obniża trochę poziom na znaczy rangę tych zawodów, bo to jest takie szybkie, szybkie bieganie i czegoś no, na szybko po prostu, a to jak robimy coś na szybko zawsze idzie trochę po łebkach. Tak jest. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. E, ale no właśnie, czy ten termin, ta sytuacja pomaga czy przeszkadza? Hmm. Żeby to tak ładnie określić, cztery turnieje muszą być rozegrane w rundzie wiosennej, więc dopilnowaliśmy tego terminu. Niestety to był jedyny weekend wolny, który był możliwy, by ten turniej rozegrać. Mhm. I tak zamieniliśmy się z Warszawą. No, były dwa wolne terminy, 20 maj i ten termin w sobotę, jutrzejszy. Reszta weekendów niestety jest zajęta przez reprezentację, Mistrzostwa Europy, kwalifikacje do World Series, no, w Tuluzie. Dobrze idzie, nie? Potem są kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Po prostu nie było chwili. By gdzieś mm -hmm. ten turniej włożyć. No i podjęto decyzję o tym, że musi się on odbyć. Ale ogólnie nie, nie jest to jakieś pozytywne, moim zdaniem, ten turniej przed naszym wylotem. Mm -hmm. Bo wiadomo, że każda z nas gra u siebie i chciałaby być na tym turnieju tak, do końca, tak. chciałaby poświętować. Gdzieś zawsze finał był w Gdańsku, w czercu i mieliśmy potem imprezę, gdzieś ten koń hmm. zakończenie takiego sezonu, tak no, inauguracja tego wszystkiego. Tak, I tak, tego tak. myślę, że nam brakuje. No już nie, nie, nie inauguracja, tylko... Nie, to jest no tak, nie, właśnie. No yy, i no, fajne podsumowanie, no, bo tak wiesz, jest na plaży zawsze była impreza. Y, tak, w barze, jednak wszyscy przyjeżdżali. Y, Fajne chwile, a teraz tak naprawdę musieliśmy z wielu rzeczy zrezygnować. No właśnie. E, po to, by też dziewczyny miały ten komfort, spokojnie dotrzeć na 16. Na lotnisko. No, dokładnie, wrócić e, no, do domu, gdzieś tam tak, tak. się jeszcze dopakować, te rzeczy zabrać. Też też jeszcze w ostatniej chwili to no, mamy turniej dosłownie w dniu wyjazdu. Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stanie, wiadomo. No, no właśnie, dziewczyny są myślami myślę, że już troszeczkę tak. gdzie indziej. Ważny jest ten moment, by się jeszcze do końca skupić, by jeszcze wyjść na to boisko i. i grać tak jak, jak zawsze, tak? Ale no. to trochę jest takie, mam wrażenie, dodatkowy argument dla całej reszty innych zespołów, mhm. bo każdy z tych zespołów może właśnie sobie pomyśleć: A to jest ten moment, kiedy je utkniemy tam gdzieś tam, coś damy z siebie. Więc wątpię, e, znaczy tak mi się wydaje, tak typowo po spottowemu, że. Czy ktoś tam będzie coś odkładał no, no, patrząc na reprezentację, że, że za chwilę wyjeżdżacie. Co, No My na pewno mamy dużo wyjazdów, ale inni, i trochę mniej. Faktycznie o, dla nich każdy turniej to jest możliwość do rozwijania się i do grania na 100%, no nawet 110%, więc na pewno. No myślę że dla nas też jest to ciężkie, bo już do tych turniejów przygotowujemy się kwalifikacyjnych na treningach. Nie stricte mm -hmm. pod mistrzostwa Polski, tylko pod tak. mi, te mistrzostwa kwalifikacje. I to jest bardzo ciężkie, bo. Yy, no też już sama mamy gdzieś presję gdzieś czujemy to, że te zawody się zbliżają, a zamiast skupić się na tych zawodach już konkretnie, no to jeszcze jednak musimy myśleć o mistrzostwach Polski. Mhm. Znaczy musimy, no chcemy, nie? Gramy u siebie. No tak, ale ten, ten sobotni poranek jest bardzo ważny, bo fala w sportu będzie razem z wami i to jest e, nie powiedziałbym, że ważniejsze niż szkolenie olimpijskie, ale ogólnie tak ważne, że bardzo cieszymy się, że będziecie mhm. razem z nami. E, Karolina, takie pytanie szybkie do ciebie, bo jako zawodniczka kontuzjowana będziesz stała i dopingowała, mhm. ale może jednak z się przy w mikrofonie. postaram się pojawić w mikrofonie, chociaż Wojtek, muszę przyznać, załatwiłem ci, się, załatwiłem ci. że ciężko jest komentować i oglądać swoje koleżanki z boiska, bo te emocje często biorą górę i no, a nie da się meczów się. masz do wyboru, do koloru. Nie? Na, no. na dziewczyny z Gdańska możesz, możesz spokojnie wrócić, a potem do nas na kolejny jakiś mecz i możesz na przykład pooceniać diablicę. Czyli z kawką. O, nie no, kartkę będziemy mieli jakąś tak, e, może nawet coś mocniejszego, więc jeżeli ktoś jest, kończ, dobrze, dobrze, już kończę, fajna rozmowa jest, no to nie mogę tak skończyć od razu. Dobra, na koniec miałem takie pytanie trochę z podtekstem, e, więc mogę je zadać, to już nie chodzi o ten Trudniej trudniej jeszcze za chwilę zakończymy ostatnie zdanie, ale e, napisałem sobie tak, dziewczyny, to jak z, to, z tymi igrzyskami olimpijskimi, czy zasługujecie, żeby tam pojechać? No. No, to chyba nie do nas pytanie, czy zasługujemy. Ja myślę, że robimy wszystko. Do was, no. Przedkładamy Jest naprawdę dobrze. całe życie pod róg, pod, pod, pod tej igrzyska. Myślę, że każda z nas o tym marzy i każda robi naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o, no, o wszystko: o regenerację, o pracę, o treningi, no wszystko podporządkowujemy pod po to, żeby tam pojechać i spełnić marzenia. Ja myślę, że gdybyśmy dostały się na te igrzyska, to byłby wspaniały taki dowód. Że ciężka praca i proces wieloletni jest możliwy i to w zasadzie w każdej dyscyplinie. Zobaczcie, my nie mieliśmy wiele, a no. i nadal nie mamy wiele, a potrafiliśmy dojść od 2009, albo nawet jeszcze wcześniej od 2003, kiedy powiedzmy rozpoczęło się to rugby, potrafiliśmy dojść tak daleko. Tak więc gdybyśmy się tam dostali tego wszystkim życzę kibicą tak. i zawodniczką, bo naprawdę ta droga jest trudna i ciężka. Ale myślę, że zasługujemy, by tam być i na pewno każda z nas i ze sztabu i Polski Związek, który nam bardzo pomaga, um, zrobi wszystko, byśmy tylko miały naprawdę dobre warunki i tam awansowały. Myśleliście, że dla mnie i dla Karoliny to no. by było zako ładne zakończenie kariery, bo no gdzieś ja tam się... jesteśmy bardziej seniorkami myślę, niż to... w klubie. Ja to już nie raz powtarzałam, że, że ja swoją karierę zakończę na, na Igrzyskach Olimpijskich, no więc muszę to wszystko zrobić, żeby tam pojechać. Dziewczyny tak też tak wszystko zrobią. No, o no. trzeba no ja, danie, danie. Danie. Nie, no może no. No, werytoryzm, spokojnie no, z tymi medalami. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, gdzie mimo wszystko jesteśmy. Są te drużyny, które nie da się gdzieś przeskoczyć. Zresztą teraz dziewczyny będą grały z Nową Zelandią. A teraz małymi kroczkami, najpierw tam pojedźmy. O, to jedźmy, tak, tak jest, okay. no, no. Tak, Zakwalifikujmy się. No, mimo, to wszystko, było super. Myślę, że strefa medalowa nie jest nam pisana. Um, no Ale wszystko nie może tam się tam. zdarzyć. Tak, tak. tak. Okay. No właśnie, to było na tyle potwierdliwe pytanie, gdyż chciałem usłyszeć, że jesteście mocne i tak naprawdę mówicie wprost, nie, to jest nasze miejsce, tam mamy być. Wiesz co, mamy, mamy bardzo duże szanse naprawdę mamy ogromną szansę, jakie jeszcze pewnie nikt nie. szanse, to nie jest yy, szansa. Wy tam nie miał pojedziecie. tyle, nas Końca. rano budzi się no. i mówi, ja pojadę na igrzyska. O. Będę tam, na pewno. Okay. To ja też będę się od teraz budził codziennie rano. Przez najbliższy tydzień będę mówił, one pojadą na Igrzyska my Olimpijskie. Jest. Tak? Tak, tak jest. To jak będzie się wstawać, możecie o turniej, tym nie nie pamiętać, byliśmy. że ja to zawsze o godzinie 7 rano mówię. No dobra, a my jeszcze raz zapraszamy wszystkich kibiców. Albo na stadion przy Grunwaldzki 244 w Gdańsku, gdzie będzie można na żywo oglądać, znaczy przy, na świeżym powietrzu, o tak. Ale z tego, co słyszałem, to tam ta, z tą pogodą może być różnie, mm -hmm. więc te osoby, które na przykład w domu nie mają parasolki albo, nie wiem, jakiegoś innego palca czy coś takiego, to zapraszamy, YouTube fali sportu. Tam od godziny 8:55 transmisja całych zawodów będę ja, będzie Wojtek Kuchta, będzie Marek, będzie. Jacek, może Kacper. My będziemy. A sorry, no tak. Będą nasze dzisiejsze gościnie i naprawdę wiele wspaniałych emocji. Także dziewczyny jeszcze raz może jakieś zapraszamy. Bądźcie z nami, coś w tym stylu. Macie Widzimy się ok w sobotę. Nie, macie jakiś okrzyk taki swój wewnętrzny przed meczami? Biało-zielone. A możemy go jakoś tak od no przemienić, Przemienić. z tego? No, no, no. Zapraszamy na turniej w sobotę, godzina 9. Start. Biało, zielone! Białe. Tak jest. Tak jest. Zielone. A my z Państwem się widzimy. Jeszcze raz mówię, że w sobotę a program Rodri z Falą już za tydzień. A! I pamiętajcie o subskrypcjach. Tego kanału, tego programu. Dziewczyny jakbyście też mogły pokazać, bo to zawsze potem jest takie, wiecie, nie? A, nie, ma. O, a, nie ma, nie Kacper, ma. ma. Zapraszamy do subskrypcji. I jeszcze lajki będą jeszcze lajki I będą. Lajki, lajki, lajki dzwoneczki. Lajki. Tak. W pół godziny mieliśmy, mieliśmy się wyrobić, nie? Nie wiem, ile, która jest godzina, od razu wam powiem. Dwadzieścia po czwartej. Aha, czyli?